Siedzuń sosnowy, dawniej nazywany był szmaciakiem gałęzistym, Sparasis crispa. Jest to grzyb pasożytujący na korzeniach drzew iglastych. Jest to przeważnie sosna, ale również bardzo rzadko się zdarza, że na świerku pasożytuje. Nie ma dla tego grzyba znaczenia, czy drzewo jest żywe, czy martwe. Jeśli oczywiście na martwym, no to nie jest wtedy pasożytem, tylko saprotrofem. No. Jest to grzyb jadalny. Wykorzystuje się go na przykład do zup, smażenia, suszenia. Proszę, tyle mam. Niestety źle znosi transport. Jest bardzo łamliwy. Żeby takiego siedzunia umyć w domu, najlepiej go najpierw sparzyć wrzątkiem i dopiero po kawałku czyścić pod bieżącą wodą. Wtedy się nie pokruszy, tylko będzie bardziej elastyczny. To jest taka rada. Był to grzyb kiedyś w Polsce chroniony. Od 1990 roku podlegał ścisłej ochronie gatunkowej. W 2014 roku został wykreślony z listy grzybów chronionych, więc można go zbierać. Z tym, że należy pamiętać, że tylko siedzuń sosnowy jest wykreślony z listy gatunków chronionych. Podobny do niego siedzuń dębowy, zwany również przez niektórych siedzuniem jodłowym, Sparasis bravipes. Troszkę się różni morfologicznie. Ten, jak widać, ma takie zakończenia tych rozgałęzień, wygląda jak gąbka morska, taka naturalna. Tamten siedzuń dębowy bardziej wygląda jak takie wachlarze równoległe. Troszkę ma bledszy kolor, bardziej taki beżowy niż w żółty wpadający. No i on jest dalej chroniony, więc tego spod dębów, jodeł, modrzewi nie zbieramy.